Siema, siema, z tej strony Hades Big Bad Dice, gramy w Dragon Age Origins, jesteśmy na pierwszym piętrze, chciałem powiedzieć drugim piętrze, wieży, ale to jest pierwsze piętro dalej. I co, lecimy z tym koksem. Zobaczymy, co tutaj będzie na nas czekało dalej, pewnie zaraz powiem, meoty nas zaatakują. No mi wkurza to, że skrzynek masz otwierać. O, tu są, widzicie, katapulty. Pomioty! POMIOTY! Jeszcze spróbujcie się odsunąć. Uważajcie! Teraz się bijcie. Oczywiście. Śmiertelny teraz będę. A nie, śmiertelny jest. No, najlepsze zaklęcie w grze! Jako, że gramy, trudny będzie save scam. Tak. Teraz przejdźmy bokiem, może się uda taka balistę wykorzystać. Oczywiście. Pomioty! Uważajcie! Tam jest kolejna duża grupa, to skajtujmy ich trochę. O, nie biegną za nami. Kurde. Chyba się boję, że też ciągnę. Widzicie, tutaj są jeszcze. Jak sobie życzysz? Dobrze. Tak. Dobra, będzie dobrze. Albo i nie. Bo na górze będzie w ogóle ogierny, nie? Kurde. Tyle lutu mi przypada. Jaki z tego wniosek? Następnym razem, jak będziecie grać w Dragon Age Origins, to róbcie sobie łotra, bo inaczej połowa przedmiotu będzie za wami zamknięta. Tak jak w większości RPG zresztą tak jest.
Oczywiście. O, ja też jestem ranny. Od sprytu mam karę. Ten dupek jest ranny. Szybko się tak umniejsza. Dobra, idziemy na górę. Ja to nie wiem, czy z tym ogrem wygramy, szczerze mówiąc. Tak. Oby Logan był gotowy do ataku, jak tylko zapalimy ogień. Król na nas polega. Oczywiście. O, oh, wow! Wuhu! Maga nam zabili, dupki! Psa zaraz zabiją. On to chyba te czysteczka może jeść, żeby się leczyć, no nie? A nie mam nic takiego. Wydaje mi się, że mam. O, udało się. To ja mam po prostu za mały DPS, bo ja mam dwóch tanków, no nie? Psa. Który jednak jest słabszy niż zwykły członek drużyny. No i maga, mag to mój jedyny DPS, tak? Jak on się trzyma? Dobra, zobaczymy. Gdzieś poszedł. Wróć tu, durniu.
zrobione. Same klatki, bo to też jest piesek. Jak zechcesz. Jeden piesek padł. Wiedziałem, że nie przegramy. Oczywiście. Zrobione. To aż 3 pokoje z nimi były. Jeszcze ostatni. Ale tych zestawów do leczenia ran. Został poziom piesek. Sialistar dostanie. Oczywiście jest zamknięte. O, bo resetuj, a nie zatwierdź, dobra. Zobaczymy. Co z tego będzie? Ta, jest ogr. A jeśli, że sam, to może się uda jakoś go wyświrować. Muszę tego sparaliżować, zacznijmy od tego. Uważajcie. Nie.
myślałem, że po magu naszym. Czyli tak. Ognista broń. Checked. Co my tutaj mamy? Co może nam pomóc? Nie za dużo mamy. Nie dasz nawet chwili spokoju, co? Musimy uderzyć natychmiast! Co to nie jest fajne, jak on mnie tak kurwa trzyma i nic nie mogę zrobić. I tyle. Cały gameplay w skrócie. Nie mogę ani go ogłuszyć, ani się wyrwać, nic nie mogę zrobić. Może kajtować się go da. Chuja się da. Ciekawe jak to niby działa, co? Udało się. Ło! Fajny kilkam. Nisko jest tutaj. Przegapiliśmy sygnał. Szybko, zapalmy ogień, zanim będzie za późno.
To mój wojownik będziesz. Uręczniak będziesz. Dobra. Chodźmy zabawę. Wiemy, co się stanie. Że ten filmik nie będzie zepsuty. Zarządzić powrót. To z królem. Nie powinniśmy... Rób, co każe. Wycofać się! Ruszać się! Wszyscy! Nareszcie otworzyłeś oczy. Matka się ucieszy. Nazywam się Morrigan, chyba że zapomniałeś. I jesteśmy w środku głuszy, gdzie opatruje... Nawiasem mówiąc, nie ma za co. Jak tam twoja pamięć? Pamiętasz, jak matka was uratowała? Matce udało się uratować ciebie i twego przyjaciela, choć niewiele brakowało. Ważne jest to, że obaj żyjecie. Człowiek, który miał odpowiedzieć na sygnał, zbiegł. Zwyciężyły mroczne pomioty. Ci, których porzucił, zostali wybici. Twój przyjaciel kiepsko to znosi. Nie żyją. Twój przyjaciel, od kiedy go znalazłyśmy, waha się pomiędzy rozpaczą a niedowierzaniem. Jest na zewnątrz, przy ognisku. Matka chciała się z tobą zobaczyć, kiedy się obudzisz. Nie wiem. Rzadko mówi mi o swoich planach. Tak, ale sądzę, że wyzdrowiejesz. Mroczne pomioty nie zrobiły ci nic. Jest w podobnym stanie co ty. Chyba niegrzecznie byłoby stwierdzić, że zachowuje się jak dziecko. I sądzisz, że pochwaliliby jego zachowanie?
Jeśli tak, to wcale nie przypominają szarych strażników, o których... Nie mam nic przeciwko, nie krępuj się. Na razie jesteśmy bezpieczni. Zaklęcia matki trzymają mroczne pomioty na dystans. Nie wiadomo, co się zdarzy, kiedy odejdziecie. Horda ruszyła dalej, więc może zdołacie jej uniknąć. Sama się zastanawiam, ale nie chcę mi nic powiedzieć. Na jej miejscu uratowałabym waszego króla. Za króla można dostać... Mój błąd? Tylko niedobitki, które już dawno uciekły. Nie chcesz wiedzieć, co dzieje się teraz w tej dolinie. Nie mam pojęcia, kim jest ten Logan. Lepiej zapytaj o to. Masz rację. Ostatni strażnik. Dobrze. No i jak, otworzyłeś? Dopada mnie, otworzyłeś. Widzisz? Oto i twój towarzysz, szary strażnik. Za bardzo się martwisz, młodzieńcze. Ty żyjesz? Byłem pewien, że jesteś martwy. To wydaje się nierealne. Gdyby nie matka... Nie mów o mnie tak, jakby mnie tu nie było, chłopcze. Nie chciałem. Ale jak mamy cię nazywać? Nie powiedziałaś nam, jak ci na imię. Imiona są ładne, ale bezużyteczne. Hasyndzi nazywają mnie Flemet. Powinno wystarczyć. Ta Flemet? Flemet z legend? Dawet miał... A jakie to ma znaczenie? Znam odrobinę magii, wy także z niej korzystaliście, prawda? Cóż, nie możemy pozwolić, by wszyscy szarzy strażnicy... Obowiązkiem Szarej Straży zawsze było jednoczyć wszystkich przeciwko pladze. A może coś się zmieniło, kiedy akurat nie patrzyłam? Jeśli to, że jest was niewielu, czyni cię bezradnym, to już... Ale przecież my walczyliśmy z mrocznymi pomiotami. Król prawie je pok... I to jest dobre pytanie. W ludzkich sercach być może sądzi, że plaga jest armią, którą uda mu się oszukać. Być może nie zdaje sobie sprawy... Arcydemon. Mówią, że dawno temu Stwórca wtrącił bogów starożytny... Arcydemon to przebudzony dawny bóg, zarażony przez mroczne pomioty. Wierz mi lub nie, ale historia głosi, że jest przerażającą, nieśmiertelną istotą. A tylko głupcy. Ja? Ja jestem tylko starą kobietą. Cóż, niezależnie od tego, czy Logan rzeczywiście jest szalony, uważa najwyraźniej... A niby kto ci uwierzy? On zdradził właśnie swego króla. Gdyby Arl Emon wiedział o tym, co Logan zrobił w Ostagarze, pierwszy zażądałby jego egzekucji. Tak przypuszczam. Arla Emona nie było w Ostagarze. Znam go. To dobry człowiek, szanowany przez zjazd możnych. Oczywiście, moglibyśmy udać się do Redcliffe i poprosić go o pomoc. Oczywiście, traktaty. Szara... Może jestem już stara, ale krasnoludy, elfy, magowie, ten Arl Emon i wszyscy inni? Co innego możemy zrobić? Udać się do Redcliffe oraz pozostałe miejsca, no i zgromadzić armię. A więc jesteście gotowi? Gotowi, by zostać szarymi strażnikami? Skoro już o tym wspomniałeś. Zupa już kipi, droga matko. Będziemy mieli na obiedzie... Szarzy strażnicy wkrótce ruszają, dziewczyno. Co za szkoda. Że co? Kiedy ostatnio sprawdzałam, nie byłaś głucha. Przyda wam się jej magia. Czy ja nie mam... Przecież od lat rwałaś się do opuszczenia głuszy. A jeśli chodzi o was, potraktujcie to jako zapłatę za uratowanie życia. Nie chcemy... Jeśli nie lubisz pomocy zbuntowanych magów, młodzieńcze. Zrozumiałe. Matko, nie tak to sobie wyobrażałam. Musisz się przygotować. Ci dwaj sami potrzebują Morrigan. Bez ciebie z pewnością poniosą klęskę. I wszystkich... Ja... rozumiem. A wy, strażnicy, rozumiecie?
oddaję wam to, co dla mnie najcenniejsze. Robię to dlatego, że Tylko wezmę swoje rzeczy, jeśli Jestem do waszej dyspozycji, szarzy strażnicy. Za pierwszy cel proponuję... Jeśli jednak wolisz, mogę być milczącym przewodnikiem. Wybór należy do ciebie. Ha, ha, ha. Jeszcze tego pożałuję. Droga kochana matko, jak to miło Cóż... Ja tylko... Czy naprawdę chcesz ją zabrać dlatego, że tak mówi jej ma... Chyba... masz rację. Jak to miło z twojej strony. Żegnaj, matko. Nie zapomnij o gotującym się gulaszu, nie... Ha! Już prędzej zobaczysz, jak plaga za... Ja... Tak, wiem. Baw się dobrze. Teraz ja was dostałem. Weźmy to perswazję. Tu też nic nie mogę wziąć. Dobra, lecimy. O potężna Flemet, wyruszamy w drogę. Zrobione. Ja myślałem, że do obozu tak wejdę. Tutaj obóz, tak? Zobaczmy, które mody działają, które nie. A! Ty mały! Twój futrzasty przyjaciel chyba się na mnie obraził, bo podszedłem zbyt blisko jego jedzenia. Ugryzł mnie. Zobacz. Czasem zapominam, że to pies... Słyszałem kiedyś starą legendę o psich wojownikach. Cóż, tak słyszałem. Czasem było to... O, jakbyś potrafił wyczuć różnicę. Wiesz, jeśli on to zje, to nie będzie kać. Uch. Nie mogę porozmawiać z sobą, jak widzicie. Do plecaka twój gnijący, na wpół zjedzony zając, to nie jest coś, co kobieta chciałaby znaleźć w swoich osobistych rzeczach. Ten zapchlony kundel może to sobie zabrać. Proszę i każ mu, aby więcej tego nie robił. Już to zrobiłam. Chcę tego On próbuje... Kurde, nie działają chyba niektóre rzeczy. Skrzynki na przykład tu nie ma. Powinna być. Części modów nie ma. Te Bodana. Dlatego nie mogę.
Z tymi modami nie tak jest. Czego ci trzeba? Nie musisz tego robić. Wiem, że nie znałeś go tak długo jak ja. Ja powinienem był lepiej to znieść. Każdy z nas mógł zginąć w walce. Nie powinienem był tracić nad sobą panowania. Szczególnie w chwili, gdy tak wiele od nas zależało, gdy pojawiła się plaga i tak dalej. Przepraszam. Ja chciałbym urządzić mu stosowny pogrzeb. Może kiedy to wszystko się skończy. Nie wiem. Nie mam pojęcia, czy zmarł ktoś bardzo ci bliski? Nie chcę naciskać, tylko... Och, oczywiście. Tak mi głupio, jak mogę. Dziękuję. Naprawdę, mówię poważnie. Pies nie powinien być automatycznie w drużynie? Coś nie tak z modami jest. Chyba po prostu ręcznie poinstaluję. Czego sobie życzysz? Jeśli musisz. Nie urodziłam się taka. Flemet, której nauczyłam się mieszkając w głuszy. Hasyndzi opowiadają historię o wiedźmach, mówiąc, że przybieramy postacie zwierząt. Gdy dziecko pozostanie samo, bez opieki plemienia, wtedy atakujemy, zabierając wrzeszczącego malca do swej kryjówki, żeby go później... Jeśli mówisz o zmianie postaci, z pewnością. Co do pożerania dzieci nie wiem. Choć muszę przyznać, że... Dlaczego pytasz? Chcesz dowiedzieć się czegoś konkretnego? Postać zwierzęcia jest inna od mojej. Można obserwować. Z czasem pozwala to stać się takim samym. Obserwując innego człowieka, niczego nie zyskam. Już jestem taka jak oni. Niczego się nie nauczę. Więc nie. Moja ludzka postać jest jedyną. Każdy, kto posiada silną wolę. Lecz sama przemiana jest magiczna. Jeśli wyobrażasz sobie, że sam się tego nauczysz, niestety muszę cię roz... Bywały takie noce. Spoglądasz na otaczające... Lecz moje życie jest życiem człowieka. Nie mam złudzeń, że jest inny. Nie uciekają ode mnie. Wydaje im się, że jest... Nie mam jednak pojęcia, co o mnie myślą. Tak jak ja jestem... Nie? Chodzą o niej słuchy w odległych zakątkach. Niektóre z tych tradycji są naprawdę stare. Fanatycy zakonu wytępiliby wszystkich praktykujących, gdyby tylko mogli. Lecz traf chciał, że niektórzy ciągle żyją. Nie wszyscy apostaci korzystają z zakazanych kunsztów krwi. Robią to maleficari. Istnieją tacy, dla których słowo odstępca oznacza... Naprawdę? Masz już jakieś zdanie na temat moich zdolności? Czy jestem nienaturalny? O, jest, ale dość już ga... A muszę tym się zająć i tyle. Dopilnujcie, żeby żołnierze zostali wyposażeni. Musimy szybko odbudować to, co straciliśmy pod Ostagarem. Są tacy, którzy chcieliby wykorzystać naszą chwilową słabość. Musimy odeprzeć ten najazd mrocznych pomiotów, ale musimy też postępować rozważnie i bez wahania. Wasza lordowska mość, mogę coś wtrącić? Ogłosiłeś się regentem królowej Anory i twierdzisz, że musimy się zjednoczyć pod twoim sztandarem. Ale co z utraconą pod Ostagarem armią? Twój odwrót był niezwykle fortunny. No. Wszystko, co robię, robię po to, by chronić niepodległość Fereldenu. Nie uchylam się przed swymi obowiązkami wobec korony. Wy też przed nimi nie uciekacie.
bogowie nie złożą hołdu na twoje żądanie. Zrozumcie jedno. Nie pozwolę, by cokolwiek zagroziło krajowi ani z zewnątrz, ani od wewnątrz. Tegan, proszę! Wasza wysokość! Twój ojciec ryzykuje wojnę domową. Gdyby Aemon tu był... Tegan, mój ojciec służy krajowi. A czy uczynił to, co było w interesie twego męża, wasza wysokość? Panowie, pobudka. Kolejni podróżni, którymi trzeba się zająć. Domyślam się, że ten facet to ich przywódca. Nie wyglądają jak pozostali. Może powinniśmy ich przepuścić? Nonsens. Witajcie, podróżnicy. Rozbójnicy, polujący na uciekających przed mrocznymi pomiotami, jak przypuszczam. To było naprawdę głupie. Dajmy im lekcję. To tak się wita nieznajomych? 10 srebrników i pozwolimy ci iść dalej. Co wam mówiłem? Żadnych wozów. A wygląda na to, że ten jest uzbrojony. My to obowiązuje każdego, Henriku. Właśnie dlatego nazywamy je mytem, a nie, powiedzmy, podatkiem uchodźców. O, racja. Nawet uchodźcy muszą płacić. W rzeczy samej, na utrzymanie traktu imperialnego. Nie jest w najlepszym stanie, prawda? Chcesz zapłacić więcej? Chętnie przyjmiemy jakiś datek. Czy taka karawana nie będzie przypadkiem dobrze strzeżona? No, pospolity fortel. Cóż, my tak łatwo nabrać się nie damy. Cała karawana, nic tylko rabować. Ruszaj, w drogę! Morrigan się zgadza. O, zaatakowali mnie. Szybko. Ta gra ma coś chyba z mostami, wiecie? Bo znowu się wyjebała na moście. O Boże święty, ratuj mnie. Pamiętać, co tutaj trzeba zrobić? Zmniejszyć szczegóły. Spróbujmy najpierw jedną rzecz zmniejszyć. No kurwa mać! No chyba jaja sobie robicie! Gdzie jest pierdolony autosave? Między lokacjami, no do chuja pana! No przeskoczyć wszystko, kurwa no, nie wierzę! Mały! Twój futrzasty przyjaciel chyba... Słysz... No kurwa no, nie wierzę, że to się dzieje w ogóle.
Czego ci trzeba? Randomowe wywalenie do Windowsa i nagle wszystko cofa mnie. Wiem, że nie znałeś go. Każdy z nas mógł zginąć w walce. Ja chciałbym urządzić... To prawda. Pewnie zabrzmi to głupio. Część mnie żałuje. Czy... Tak. Dziękuję. Naprawdę. Kurwa no! Czego sobie życzysz? Jeśli musisz. Gdy dziecko pozostaje... Dlaczego pytasz? Obserwując... Jeśli Lecz moje życie... Nie mam jednak pojęcia. Fanatycy zakonu wytępili... Istnieją tak... Naprawdę? Masz... No bez jaj! To jest jakaś kurwa kpina, jakiś kurwa żart z gracza normalnie. Do chuja, że ta gra ma tyle lat, ona powinna działać jak w zegarku szwajcarskim. Kurwa. Przecież to jest żałosne. Spierdalaj. Wita nieznajomych? 10 srebrników i... O, racja. Nawet... Nie... Właśnie. Mamy prawo przeszukać tu. Masz rację, my zapomnijmy o mycie. Co ty nie... Oni są... Cóż, tak, 20 srebrników to w takim razie bie... Tak. Przez te skrzynki tak mnie zaatakowali. No kurwa. A spróbujemy jeszcze raz. Zrobione. Yeah! Poddajemy się. Próbowaliśmy tylko jakoś sobie radzić, zanim dopadną nas wszystkich mro... Tak, jestem przestępcą. Przyznaję i przepraszam. Tak, oczywiście. Zebrane przez nas monety są tutaj. Nieco ponad 100 srebrników. Reszta znajduje się w kufrach. Przysięgam. Co mógłbym ci powiedzieć? My nie pochodzimy nawet z tych stron. To jest ciekawego. W takim razie puść mnie! Nie ma żadnych władz, tylko templariusze, a oni mnie zabiją. Nie poddam się bez walki. O, nic nie mają, naprawdę. Dobrze. A ten ma trochę jeszcze kasy. Jak zechcesz.
No i jesteśmy. Lothering. Widok jak z obrazka. A, czyli w końcu zdecydowałeś się ponownie do nas dołączyć. Rzucenie się z rozpaczy na własne ostrze okazało się zbyt trudne. Czy moje zdenerwowanie tak trudno zrozumieć? Kogoś ważnego? Co byś zrobił? Zanim przestałabym się śmiać, czy potem? No dobra, przerażające. Zapomnij, że pytam. Podejrzewam, że o własnym pępku. O, rozumiem. To w tym momencie mamy... Potrafię być przyjazna, kiedy tego zechcę. Niestety, gdy chodzi o inteligencję. Tak czy owak, pomyślałem, że najpierw powinniśmy porozmawiać o tym, dokąd zamierzamy się udać. Prowadził zwiad w głuszy, zgadza się? W takim razie szukać go tam byłoby głupotą. Jesteś... Chcę po prostu powiedzieć, że głupotą byłoby ruszać na... Ale teraz się nie wywaliła grafika, więc może... ...razem z pozostałymi ocalonymi. Albo wcale. To będzie dobre. Uważam, że sugestia Flemet to najlepszy pomysł. Mamy dokumenty dla trzech głównych grup. Uważam też, że najlepiej będzie, jak poprosimy o pomoc Arla Emona. Może powinniśmy odwiedzić go w pierwszej kolejności. Jeżeli pominiemy możliwość poszukiwań poza Fereldenem, to jedynym miejscem, do którego należałoby przesłać wiadomość, jest forteca Weisskopt. Tyle tylko, że ona znajduje się tysiące mil stąd. Ruszyć bezpośrednio za wrogiem. Odszukać Logena i... Tak, na pewno się tak... Zapytano mnie o zdanie, więc je wyraziłam. Mogę ci wskazać drogę, jeśli chcesz. Urzęduję w zamku Redcliffe. Jeżeli ruszymy na wschód, powinniśmy udać się do ich... w ich wieży, na jeziorze Kalenat, na północy. Możemy udać się... A zatem masz jakiś plan? Dobrze. Dobra, safe i kończymy. Dzięki, że oglądaliście. Słyszymy się jutro. Cześć.